Siemka, witam was już oficjalnie w pierwszym odcinku Futa. Teraz tylko muszę nazwać klub, właściwie może być tak jak zawsze nazwany. Znaczy nazwa klubu będzie inna. Nie chcę ruchu Chorzów, chcę samodzielnie ustawić. Znaczy ja wiem, gry piłkarskie to moja pasja, czasem gry mam w gry piłkarskie. Nie no, już mam prawie 1800 godzin przegranych w kilku FIFAch. Proszę was, jestem, czuję przynajmniej się doświadczony. No ale ustawimy sobie doświadczony. Klasyczna, alternatywna. Nie no, klasyczna. Ja zawsze klasiko. I najpierw oczywiście Francja musi być. I Paris Saint-Germain, tak. Dokładnie, inaczej nie może być. Tak, wyrażam zgodę. I teraz synchronizację ustawień przechowywania. Myślę, że tym razem dobrze mnie słychać. Nic nie jest źle. O, jest, graj piękną piłkę. Czyli w futa. To są jakieś już paczki, drużyna tygodnia. Wszystko przedstawione. Rozegraj rywalizację. Szczerze nie chcę. Teraz tak, Match Day Live, jak wygląda? Wszystko jest to samo. Tu nie ma nic pokazanego, dziwne. Ale dobra, zaczynamy futa. Zagrajmy w futa. Trzeba jeszcze aktualizację pościągać. To najważniejsze. I mam nadzieję, że jak obejrzycie ten zerowy odcinek, czyli ten wstęp, tak bardziej. Ale to będzie jako zerowy odcinek. A w pierwszym po prostu zagramy sobie już czystego futa. Witamy w FIFA Ultimate. Siema Szpakowski. W tym trybie zasiadasz za sterami własnego. Dobra, kogo wybrać? Griezmann 9, Aguero 9, Alaba. Myślę, bo bym pograł Lewandowskim. Messi nie, no to bierzemy Alabę. Tak, szczerze naprawdę wolałbym pograć Lewandowskim. Dobra, Alaba, ja znam te wasze sztuczki. Będzie całe FC Bayern. W trybie o, proszę. Dobra, ciszej Szpakowski, bo ja to znam wszystko. Dobra. A jednak nie ma tutaj całego FC Bayern. Jest jeszcze trochę Borussii. Teraz znam ten trik. Doskonale. Mamy 100 punktów zgrania i idziemy grać. W ogóle sobie zarządzanie zespołem zrobię. Wytyczne. Taktyka. Nie mogę formacji zmienić? Czy muszę taką grać? Nie, nawet składu nie mogę zmienić. Czemu wszystko ma ustawione Alaba? Nie rozumiem tego. Kapitana tu powinien być według mnie dam temu. A Lewandowski, bliski wolny z lewej to będzie Alaba, bo chyba widzę, że on tu ma najlepsze wolne. Alaba, daleki rzut wolny, prawy. On widzę, że on tu ma taki najbardziej dostosowany. Rzuty karne wolałbym, żeby to robił Lewandowski. Lewandowski albo Robben. Lewandowski, kurde. Rzut rożny z lewej Ribery i z prawej Robben. I wszystko ustalone według mnie. Ustawienia gry. Nie mogę zmienić. O, właśnie, tu trzeba zmienić poziom trudności. Nie gram klasą światową, więc zagramy zawodowcem. Tak, zawodowcem gramy. Bo ja na klasie światowej jeszcze nie ogarniam. Ale na zawodowcu już prędzej. Dobra, mamy 11 Messiego. Nawet nie zdążyłem zobaczyć składu. Tak bez obrazy. Relacjonują dziś dla państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Za chwilę. Dobra, zaczynamy piękne mecze. Pierwszy mecz udało mi się wygrać z Barceloną 3-1, ale to na botach.
Ale wynik się liczy. Jest już odnotowany. Mniej więcej. Kurde, złe podanie. Gramy Bundesligą tym razem. Dobrze, Manuel Neuer, weź to ty lepiej wykop. Bo jak ja się trochę waham o wyrzucanie piłek. Lewandowski. Dobra, Aubameyang, to jest szybkie ścierwo. No, może być groźnie. O, co go pchasz? Co go tam popychasz? Ribery. O, Ribery. Aj. Sergio. Ale namieszane. Dziwne, dziwne wykopanie. Ale podania są tu naprawdę dobre. Nie wiem, ktoś narzekał, że są tak chujowe, że nie da się w to w ogóle grać. O cholera. O cholera. Benzema? Znowu on? Tylko tym razem na botach. O kurczę. Ale nam zasnął bramę w 9 minucie. Dobra, Lewandowski. Biegniemy Lewandowski. No i już spieprzony, ale jest Arjen Robben. Arjen Robben. A, to było dziwne. Tym razem zagranie. Ale i tak pewnie to doremisuje. Znając życie. Chyba, że mnie na serio skopią jeszcze. Suarez, Benzema, brzydka mieszanka, nabitka, którą wykonał Robben, na nie wiem na kim, wyrzucę do Aubameyanga. I złe podanie, bo chciałem do lewego. Widać, Aubameyang nie potrafi podawać, tak jak dobrze bym chciał. W ogóle Aubameyang ma informa, gdzie ma 96 tempa, jest przerażające. O kurde, jakie Messi tutaj robi cuda. Może być groźnie. O cholercia. Dobry przechwyt obrońcy. Łap to. Dobra wybitka. Aj, 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 aj. Dobrze skudłował, ale jest cieplutko. Absolutnie pierwsza klasa, po prostu idealne. Szkoda, że strzał był gorszy. No ten cały pan Laskowski fajnie komentuje. Lepszy niż Szaranowicz teraz obecnie. Benzema. Pewnie wszystkie te prawdziwe mecze też będzie Laskowski komentował. Bo Szaranowicz to pewnie na emeryturze. Ja się dziwię, że jeszcze Szpakowski gra. Jak tu Neuer obroni teraz? Znowu strzelał Benzema. No jest tu naprawdę ciepło. I mam wahania, jak to się dalej potoczy. Podanie dalekie. O kurde. Nie, źle jest. Podanie do lewego. Lewy spieprzył, okej. Okay. Czyli tradycyjnie. Aj, nie podobają mi się te zagrania. Ale tutaj szykują naprawdę takie... Co on zrobił? Czemu Neuer takie rzeczy mi odwalił? Dobrze, biegnij Aubameyang, biegnij. Ej, no ale pan Aubameyang to on nie umie robić podań. To akurat mi przyznam. Zapisał już kolejną akcję, kiedy mógł równie dobrze już napadać na pole karne. O, może w końcu popełnią błąd? Aj, no serio. Nie mógł tej piłki już dobrze utrzymać. Marcelo. No, jest trudno. Tu... O! Dobrze. No, nie, serio? Wygrał i teraz przegrał. No nic, jak ten mecz przegram, to trudno się mówi. Przynajmniej nie będę uważał się za najlepszego. No, pogubił się. Cały czas podają tych bramkarzy, to jest strasznie denerwujące. Marcelo. Thiago. No, nie miało być wycofania, ale okej. Okay. Dobra, Gindogan. Teraz podanie do Aubameyanga. Tak, szkoda. Nie. On jest akurat w niektórych rzeczach taki słaby. Nie musiał się ruszać. Nie mogę Aubameyangiem robić podań. To jest ta pewność. Teraz Luka Modric. O cholera.
Teraz nie mogę dopuścić do wyniku 2-0. Dobrze się tu obrona wystawiła. Ja oby Majang, dobra, biegnij, zasuwaj. Takie masz tempo. Nie, 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 to nie tak miało wyglądać. Kurde, ja wam mówię, ten Alba Majang to do podań jest tak kiepski. Nie, to jest chore. Zaraz go zmienię. Jak się nic nie zmieni do czasu. Od bramki za moment znowu. Od bramki? Wol, a jednak. Myślę, że będzie gorzej dla mnie. Bramkarz, wychodź, wychodź, wychodź. Brawo, dobrze, interwencja na najwyższym poziomie. Weź to wyciep. No, ale tą główką albo Majang to mógłbyś trochę lepiej wybijać. Jak... Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Jest. No, musiał mnie sfaulować. Ja bym mu dał czerwoną. No to był ślizg naprawdę bezczelny. A nie, nie tylko żółta dla Czarnucha. Kto to był? Żółtą kartkę. Majkon, kurde. A, jest Romy. Dobra, chodź tutaj. Majkon dostał żółtą kartkę. Thiago. Thiago Alcantara. Gingo, Gindogan. Rafinha. A, Rafinha próbował strzelać, ale tu nie wyszło. Pierwszy strzał w ogóle w tej drużynie. W tej jedenastce Alaby. No nic, na razie jest ciężko. Jakoś się z tym uporam. Faulował. Bodajże. Nie wiem kto to. Prudl faulował. Nie wiem co on tu robi w ogóle w takim składzie. Nie wiem jak on się znalazł. O kurde, teraz jest dośrodkowe, nie? Oj, tym strzałem po... I znowu przegrywamy pierwszą połowę wynikiem 1-0. A to tylko dlatego, że sobie znowu zrobiłem godzinną przerwę. Nie no, mnie się tutaj ewidentnie Aubameyang tutaj nie dopasowuje. Tak na dobrą sprawę, ale dam mu jeszcze szansę. Za Gindogana wpuszczę Getsego. W ogóle formację mogę zmienić. To sobie zmienię na 4-3-3 z napadem. I teraz zrobimy sobie taką magię. Robben tutaj. Ribery po lewej. Lewandowski tutaj. Aubameyanga zmieniam na... Na kogo bym tu zmienił? Na Lama na przykład. Thiago. Getze ma być na ofensywie. Co jeszcze mogę zmienić takiego? Benatia. O! Mogę wstawić na przykład Benatię za Prudla. A reszta... Reszta jest dobrze. Może więcej tak zmian nie mogę zrobić. Zobaczymy jak się będzie grał na takiej formacji. Marny występ tego zawodnika, nie błysnął dzisiaj. No niestety nie błysnął. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. No mam nadzieję, Robben. Arjen Robben, Arjen Robben. Ale popyla, szybki. Zgranie tej piłki ze skrzydła. Aj, złe podanie. Ale dobra, mamy wrzut z autu. I jeszcze się pozbieramy, ja w to wierzę. Głęboko w to wierzę. Dobra, zdążę, zdążę tam przebiec. Nie, znowu mamy rzut z autu. Pięknie walczymy. Mario Getze. Dobra, Getze dośrodkuj. A, rzut rożny. No piłka opuszczona, blisko będziemy mieli rzut rożny. Robben, dośrodkuj. Tylko tak idealnie, żeby to było. A, kiepsko, kiepsko. No, podanie było jeszcze gorsze. Teraz trzeba uważać. Będą się chapać na drugą bramę. Dobrze im się gra razem. To w dużej mierze oczywiście zasługa trenera. Dobra, Rafinha. Pięknie, idealne podanie. No, jaki spalony. Lewandowski już się szykował do strzału. Jak mógł mi to puścić? Tak płazem. Nienawidzę go już. Benzema. Oj, Benzema. To źle wróży. Teraz wrócił tym podaniem. Będą się bawić teraz, tak, żeby nie zmylić w końcu. Znakomicie ze skrzydła. Niestety. Luka Modric. No nie wierzę. Oj, nie wiem, czy to mi się uda wygrać. Luka Modric. Jaki lag. Nie wiem czemu, tak w ogóle. Jestem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu.
takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. No, tutaj może być problem. Czy mi się to uda nadrobić? Lionel Messi. Na razie robię takie kiepskie podania, jak zauważyliście w tym meczu akurat. Marcelo. Ale jeszcze, tak jak mówię, muszę pograć dużo, no, dużo więcej, żeby ogarnąć to wszystko. Dobra, takie podanie. No i Lam. A teraz Robben. Aj, Robben, Robben. Za chwilę wznowienie gry. Chociaż, żeby to wyrównać. Gra wznowiona. Drużyna przeciwna. Serio, Robben. Ty żeś tej piłki nie zabrał. Aha, fajnie wyminął, ale jednocześnie piłki nie wyłapał. Czy trener specjalnie starał się, by aż tylu zawodników było tej samej narodowości? I jestem o tym przekonany, nie jest przecież łatwo złożyć ten skład. No tak, bo mowa tutaj o Bundeslidze, w której jest tylu zawodników niemieckich z Bayernu. Andres Iniesta. Uderzenie, Benzema! Kurde, nie, tutaj ciężko jest w ogóle jakoś ich ogarnąć. Nie, 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 może, nie mogę takich robić podań, bo to potem nie wychodzą akcje. Rzeczywiście, trener widać uznał, że u niego mają szansę tylko najlepsi. Nie, tutaj widzę, że myślą bardziej nad tym wszystkim. Może dośrodkować. Jest szansa! Dobrze, wybite. Lewandowski biegnie teraz. Zrób najpierw podanie, GC. Aj, Robben, Robben. To miał być do lewego, ale okej. Tak jakoś też może być. Mhm, spoko. Dobrze. Lewandowski. A, wywalczył rożnego, dobrze. Pobolało. Pochąsało. Ribery. Benatia! Aha, Benatia strzelał. I nie trafił. Kurde, to jest kryzysowy mecz, bo możemy go przegrać. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo wtedy zaczniemy naszego futa. A teraz Cristiano Ronaldo. No, Ronaldo podał do Pedro. Nie, jakim cudem jeszcze się tu znalazł. Nie, już nie wychodzi na Jer. Coś mu nie wyszło to doświadkowanie. Dawid Alaba. Dobra, Benatia. Ribery, dobrze, biegnij. No i mamy strefę. Ale Ribery, no czemu żeś się nie skupił na tej piłce, dobrze? O kurde, coś tu szykują. Złe podanie, najwyraźniej. Spróbujmy przynajmniej tą jedną bramkę strzelić. O, u nich tam zmiana. Też Gecego mają. Oj, to będzie już trudne do nadrobienia. Czuję to. Kurde. Marcelo. I kolejne znakomite podanie. Patrzcie, jakie podania robią. To jest chore. Te boty są naprawdę jakieś wyczulone na precyzję podań. Jezu, już by był samobój. Będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Dobra, dobrze, czyli ten mecz możemy uznać za przegraną. No dziwne podanie. Marcelo. Ale robią zbyt doskonałe podania. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Robben. Aha, Robben, Robben, dobrze. Meką. Co? A nie, serio, udało się takie podanie? Wychodź na je. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Nie, chociaż jedną bramkę. Mogę to przegrać, ale przynajmniej, żebym tą jedną bramkę strzelił. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. No brawo, dzięki, żeś mnie poinformował tak dokładnie. Mario Götze? Nie, 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 przerażają mnie ich podania. Marcelo. Niesamowite. W ogóle. Przecież oni mają takie posiadanie piłki, że ja nie mogę nic w ogóle przechwycić. Thiago. Aha, jeszcze zrobiłem złe podanie.
dla mnie to się może skończyć bramką na 3-0. Marcelo! Mógł już trafić, bo... Chcą jeszcze bardziej pognębić. Nie, ja już sobie nawet zobaczę, jakie mają posiadanie piłki. Statystyki meczu. No, 69% posiadania piłki, no to jest chore. Przecież z tymi botami nie mogę normalnie grać. Bo one i tak mnie będą ciskać. Dobra, przegraliśmy mecz. To tyle wiemy. Ale w końcu dostaniemy skład. To troszkę tak jak przesyłka, by za 2-0. Ale słabo mi poszło. To mogę przyznać wam szczerze. Nie wykazałem się w tym meczu akurat. Dobra, dalej. Nie będę powtórek oglądał. No i się teraz zaczyna najlepsza część, fut. Mamy paczuszkę i mamy jakiegoś kolesia. Nie wiem skąd, zaraz się dowiem, co to za typo. Po rozegraniu specjalnego meczu nadszedł. Dobra, siedź cicho. O, mamy naszego Soriano, który jest w informie z Bundesligi drugiej. Ale dobrze gra. I tu też mamy Hiszpanów w ogóle, żeśmy dwóch trafili. To dziwne. Liga belgijska. Nie wiem, zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Co my tu mamy w ogóle w tym składzie? Durdewicz. 3 sztuczki. Napastnik. Będziemy grali formacją. Może 5-3-2. Albo na razie dajmy 4-3-3. Po prostu takie podstawowe. I na napastniku będzie ten Durdewicz z Palermo z Ligi Włoskiej. O, mamy tutaj jeszcze Luperto z Ligi Włoskiej. Tu ustawimy, zaraz będzie wszystko naprawdę fajnie to wyglądało. Ale jak to mi dalej wyjdzie, to zobaczymy. Orlando City. Teraz wszystko poukładamy w całość. Chcę wiedzieć, jak mi to w ogóle wyjdzie. Tu ma całe 80 tempa. Szczerze, takiego napastnika bym zostawił, bo tempo tutaj naprawdę jest konkretne. Pana Soriano też zostawię. Nie wiem, czy nie dać teraz prawego obrońcy na przykład. To zwiększy nam zgranie. To widać, przynajmniej tak mi się wydaje. Tu na prawo skrzydło bym ustawił, ale tu mamy Włocha. Mamy jakichś pomocników, tu jest defensywny. Bani, 55 obrony. 55 obrony. O, jest. Patrzcie, zgrywa się. Może go jednak tutaj zostawię. Ale nie dlatego, że tak dla jaj, tylko po prostu dla zgrania. Mógłby się przydać. Planowany. O, mamy tu prawego skrzydłowego. Na przykład ustawię go tutaj dlatego. Trzeba kombinować na różne sposoby, żeby ten skład miał swoje barwy. Mniej więcej barwy. Na razie to będzie taki najgorszy skład ever. Ale jak wszystko fajnie pójdzie, to naprawdę dobre ślady i składzik jest już naprawdę piękny. Zbudujemy go tak, żeby miał jak najwięcej zgrania. A widzę, że się na to zanosi wręcz. Na razie to tak zrobimy, żeby było jak największe zgranie. A potem zobaczymy dalej, jak to będzie się to ogarniało. O, pięknie, pięknie. Pięknie to wszystko wygląda. Już mi się to podoba, powoli, coraz mocniej. Ale zobaczymy, jak to wreszcie wyjdzie. Trochę się pomęczę, ale tak to się cieszę ze wszystkiego. O, jest, pięknie, poprawia nam się już całkowicie zgranie. Nie wiem, a ja bym ustawił tutaj. Nie. Moment. Nie, tu się nam nie poprawi zgranie.
Prawo obrońca. Za tego możemy ustawić. Niech już tu zostanie. Chyba oddamy. No, taką ławkę zbudujemy na razie na zasadzie. Nie mamy bramkarza w ogóle z ławki rezerwowej. To mnie martwi, ale mamy Włocha. Pięknie. A jak zbudujemy, czekajcie. O, jest poprawa. Jest jeszcze większa poprawa. 4-3-3 z dwoma defensywnymi. Fajnie to wygląda. Tak, bo widać dlaczego jest ta różnica. Aha. Tak, jest różnica. Jeszcze bym ustawił tutaj na przykład tego. Ale to i tak różnicy nam nie zrobi. A jak z Hiszpanem? O, Hiszpanie tutaj psują zgranie wręcz. Więc jak najbardziej pozbędziemy się tego Hiszpana. Jakoś trzeba to już sklasyfikować. Ale jest 75 zgrania i plus. To znaczy, że można tutaj spokojnie myśleć nad takim składem. W ogóle ustawię sobie jakoś. Może jakoś to pójdzie teraz. Nie. To się, tutaj się tylko zgranie psuje. Napastnik może być, chyba że zmienię jeszcze na tego, żeby była podszybkość. Nawet nieźle to wygląda, to mogę tyle przyznać. Ławkę rezerwową muszę jakoś jeszcze dokonać. Pozbędę się tego Angola. Będzie dwóch prawych pomocników. Jeden środkowy, prawy obrońca i lewy pomocnik jest, o dziwo. To nie, to jednak wolałbym przywrócić tego obrońcę i może lepiej złotego, żeby całe 62 tego całego było z grania, oceny, przepraszam. I patrzę, co jeszcze, może jeszcze tego Donowana bym wywalił. On tu nie będzie odpowiadał za Chiny. Nie mam środkowego pomocnika. Teraz Durdewicz. Durdewicz czy Soriano? To nie ma w sumie znaczenia, jak to ja ustawię. No i teraz powinno być git. Bo to widać, widać tę różnicę. No i dobra, myślę, że jakoś ujdzie. A teraz jeszcze z tym napastnikiem, jak to zrobić? Bo szczerze, jakbym miał myśleć między Durdewiciem a Soriano, to zostaje Soriano. Jakoś trzeba tutaj sfaworyzować tych zawodników. No już chyba lepszego składu nie zbuduję. Mamy tutaj też zawodnika z MLS. Fajnie to wygląda. A jak dam tutaj? Trochę się to zgranie psuje. A jak tam dam, to się już w ogóle zepsuje. To nie widzę sensu. O! I znowu nam zgranie się poprawiło. Bo zostawiłem tutaj Turka. I już chyba bardziej się zgranie nie poprawi. To chwilę przywrócę tego Włocha na miejsce. Niech już tu będzie. Oho. Nie, dobra, niech będzie te 62 oceny. Potem zobaczymy, jak to będzie. To jest już taki mój skład. Na razie będzie dwóch defensywnych pomocników. Z tego jeden jest na zwykłej pomocy. A to musiałbym go potem ustawiać. Dobra. Pięknie. Mamy na początek 500 końców. Fajnie. To mnie cieszy. Bramki tygodnia. Tydzień szósty. Na razie zobaczę sklep. O, mamy paczkę. Darmową sobie otworzymy. Paczka w nagrodę. I to jest brązowa.
poprawimy sobie zgranie składu. Wańczak, nie wiem co to za typo. O proszę, fajnie wyglądają w ogóle karty. A, fajnie, teraz możemy wyciągać ich na górę lub po prostu tylko na górę. Dobra. Przyda nam się defensywny pomocnik. Zobaczymy do aktywnego składu. Wiem, że się rzadkie wyróżniają. Do podstawowej. Tu go wrzucimy na razie. Wańczak. Wańczak, Wańczak. Do klubu z nim. Aguilar. Aguilar ma nawet szybki. Argentyna Primera Division. Zobaczymy, gdzie go mogę tutaj umieścić za kogoś. Zastanawiam się. Zastanawiam się, naprawdę. Dobra, idź do klubu. Samu. O, nawet szybki jest. Ile ma ten koleś? Miałem na myśli tego kolesia. O, 4 słabszej nogi. To się może przydać. Za tego Włocha, czy bym go nie odstawił przypadkiem. No teraz dobre pytanie jest, czy go tutaj nie odstawić za Włocha i do klubu, bo tego i tak nie sprzedam. Dugdale, przepraszam. O, mamy Anglika. O, jest bramkarz. Bramkarz się tutaj liczy. Chociaż zastanawiam się teraz, który bramkarz mi się przydał. To jest BPL-a. Ale patrzę też na szybkość tego bramkarza i na inne cechy. No moment, ja tu się Jakubiak. Mamy Warda. No mamy tutaj kilku jeszcze takich zawodników. Zaraz sobie z nimi zrobię porządek. To jest liga angielska, czwarta liga. Bo zaraz nam się tutaj Anglia zbuduje dosłownie. Mówię wam poważnie. Muzyczka sobie taka sobie leci. Dobra, tego sobie zmienimy. Trzeba tutaj porządki porobić. Sahpe Kidis. Do klubu. Chunga. Właśnie nie wiem, czy go tutaj nie dać do klubu podstawowego. Za kogo bym mógł tutaj ustawić? Za któregoś środkowego obrońcę, żeby był ten bramkarz na ławce rezerwowych. O, Mauk, Evans. Ja za tego mogę ustawić, żeby w ogóle był ten bramkarz na ławce. Kat. W ogóle pełno tutaj nazwisk. A jego sobie ustawimy, bo tutaj szybkość się też będzie liczyła. O, jest prawy skrzydłowy, więc tutaj może się dopełni taka Bundesliga. Kto wie, ale na razie wątpię, żeby to mogło się zrealizować. No nie, tak średnio go widzę. Do klubu z nim. Wiadomo, że to i tak się nie sprzeda. Wątpię, chociaż tutaj mamy szybkiego lewego skrzydłowego pomocnika. No patrzę tak pod tempo wszystko, to robię. Na razie to do klubu daję, poza nagrywaniem będę ich wystawiał na sprzedaż, żeby jakieś końce z tego mieć. Jakubiak. No, przydałby się taki napastnik. Na przykład... Za Soriano. O, za tego mógłbym ustawić, bo tempo tutaj widzę się różni. A tu tempo się nadal liczy. No i bramkarz. Jednego jeszcze bramkarza mogę ustawić, na przykład za kogo bym mógł ustawić. No dobra, niech będzie za
za tego środkowego obrońcę, albo nie, za tego napastnika. I potem jakoś to wszystko ogarnę. Dobra, pierwszy odcinek to był taki, że zagrałem sobie wstępny meczyk, a następne odcinki to już po prostu będą na zasadzie gramy już całego futa tak na luzie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Na razie to był taki wstępny mecz. Ja jeszcze sobie tutaj poprawię skład, bo znając życiem pewnie się polepszy. Mogę nawet zmienić tego na bramkarza. Patrzę, co tu jeszcze zmienić takiego, by ten skład miał jakieś lepsze ustawienie. Jak tu dam Anglika i tu. Nie, to się zgranie zepsuje. Chyba, że... Nie. Zostawiamy Włochów. Chociaż teraz popatrzmy na statystyki. Kilip, no wszystko ma tu słabsze. To widać. A tamten bramkarz? Bramkarz... Tamten... Weber... Czekaj... Weber... Weber, no słabszy tu jest zdecydowanie, więc Czunga będzie naszym czołowym bramkarzem. To ja sobie tutaj ładnie poustawiam w ogóle całą linię, żeby to ławki i rezerwy mogłoby to jakoś fajnie wyglądać. Lustondo, no zastanawiam się też nad tymi Hiszpanami, nie wiem, czy oni nie będą mi przypadkiem psuli z grania. Ale resztę to może ogarnę poza nagrywaniem. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Wiem, mecz był kiepski, a tym bardziej to moje gadanie na temat budowy składu. A właśnie, go tu ustawię. Nie, to nic nie da, bo się zepsuje to wszystko. A na jednego defensywnego pomocnika by to można spróbować. To się już tu kompletnie nie... Nie zgrywa z tym tak, jakbym chciał. Nie. Nie tu, cholera, ale się pomyliłem. Wracamy do właściwej formacji. Dobra, jest. Jest git. No dobra, myślę, że tu już nic nie wskuram, chociaż mogę tego zmienić. Chociażby na, ze względu na statystyczność. Tak widać, że jednak Estrella jest lepszy. Tak trochę mogę wam to powiedzieć. Chociaż w podaniach i obronie to on tutaj jednak jest lepszy. Dlatego mimo tego tempa jednak niech Niemiec to postoi. O, i mógłbym teraz zostawić za Koreańczyka. Za Koreańczyka mógłbym wymienić. Dobra, szukaj. Jest. O, i poprawiło się zgranie. O, proszę, widzicie? Jeszcze coś tam umiem zbudować z tego składu. Z niczego coś mogę zbudować. Tak mogę to powiedzieć. Jakubiaka mogę zmienić? Nie. Dobra, resztę już ogarnę poza nagrywaniem. Dzięki wielkie. Oceńcie, skomentujcie, a jak chcecie, to możecie nawet suba wlepić. Trzymajcie się, na razie. Yo!